Hej, cześć, siemano, witajcie, Steviaki z tej strony po raz kolejny. Stevia, to jest kolejny odcinek na naszym kanale. Moi drodzy, jest to kolejny odcinek przygód drużyny B. Jest ze mną oczywiście Wolnar, jest ze mną Bowo. No i oczywiście na samym początku zapraszam na naszego Discorda. Steviaki, koniecznie zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, no i łapeczkę. I ogólnie, zobaczcie, mamy tutaj epidemię. Wolnar się chowa, bo zobaczcie, co tutaj się dzieje. Troszeczkę się woski na nas wkurzył, chyba, bo wypuścił jakieś korniki. Wszędzie to się dopiero wkurzy, to wszystko Bobo. To wszystko Bobo. Możecie mi, chłopak, Bowo i Wolnar próbują ogarnąć tą epidemię i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Zaraz wywali serwer i tyle będzie z naszego nagrywania. Także musimy to troszeczkę ogarnąć. Ogólnie chciałem wam pokazać tutaj nasze trofea, które mamy zdobyte, ale pierw musimy pozabijać. Także jak to ogarniemy, to zaraz wrócimy. Także szybko to ogarniemy i jesteśmy z powrotem. Chyba że tego nie ogarniemy. Dobra, ja zaraz umrę, hopy. Ej, musicie mi chyba pomóc, nie? Masz zbroję tego? One... smoka? No, mam zbroję smoka. One się to cały czas... do lawy. One się cały czas będą chyba... A, to jest dobra myśl. Dobra, dobra, dobra. A gdzie ta lawa jest? A z drugiej strony. Dobra, idę. Ale na szczęście jest taki myk, że one mało życia zabierają nam te potworki. Dobra, jestem w lawie. Dobra, tutaj wszystko poginie. Także czasem dobrze jest mieć taką zbrojkę. Zobaczcie. Yeah. Umarłeś? Umarłeś czy nie? No. Ale dobra, te też poumierają. Te silver fishe też poumierają od lawy. Także sytuacja chyba jest opanowana. Chłopaki tutaj mi pomogli to ogarnąć. Tak jak mówię, woski się wkurzył. No i troszeczkę tutaj tych silver fishów nawypuszczał, bo nie pomyślał o tym, że po prostu te silver fishe wykluwają się z tych bloków. A sobie zbudował fortecę z blokami, w których są po prostu te silver fishe. Dobra, nie wiem, czy one się przestaną spawnić, czy cały czas będą. Chłopaki, pomocy. Także, moi drodzy, wracając, tutaj mamy sobie takie oto trofeum. Jest to Lich King, ogólnie może pokażę wam, jak to wygląda w questbooku. Mamy tutaj nasz Twilight Forest, jest zrobione 20% z Twilight Forest. Mamy tutaj Nagę, mamy tego Licha, mamy tutaj tego Mushrooma i mamy tutaj teraz Hydrę, którą będziemy musieli na tym odcinku załatwić. Także w tym odcinku zabijamy Hydrę. Wolnar, siemaneczko, jesteś gotowy na Hydrę? Gdzie jest mój grób? Nie wiem, gdzieś tutaj leży, ale nie wiem, czy go teraz znajdziesz. Tam jakieś spodnie leżą w ogóle. Także sytuacja jest opanowana, można powiedzieć. Wszystko jest tutaj totalnie rozwalone. Jak woski to zobaczy, to będzie masakra. Ogólnie jest... woskiego nie ma na tym odcinku, ale zamiast woskiego macie Bowo. Także myślę, że też dobra opcja. Bowo nas na tym odcinku odwiedził, także spoko. Ej, cały czas mnie bije ta lawa, nie? Mimo... O, dobra, uspokoiło się. Także tak jak mówię, mamy trofea, tutaj zrobiliśmy takie pomieszczenie na te trofea, które mamy. Niestety, jak widzicie, ono jest rozwalone nie teraz. Nie ma mojego grobu, ktoś przez te silver fishe, także może lawa. Mamy miejsce właśnie zrobione na te trofea, z tym, że teraz troszeczkę się to zniszczyło, także ja to poza odcinkiem po prostu odbuduję. No i będziemy mieli... Co? Nie umieraj. Zbroję! Zbieraj swoją, czy nie masz? Nie, to jak ty idziesz? Hydrę idziemy zabijać, a ty bez zbroi jesteś? Tak nie może być. Także cwaniaku stał z tyłu, nam kazałeś walczyć? Jak kazałem wam walczyć? Czekajcie, bo ja wyskoczyć nie mogę. Do portalu, kto tutaj w ogóle ziemię postawił? Ja. Dlaczego? No bo ja się butowałem do góry. No dobra, w każdym razie chłopaki, weźcie sobie jakąś zbrojkę i idziemy załatwić kolejnego bossa z mrocznego lasu, którym jest właśnie Hydra. Ja się już tu przygotowałem, mam tutaj jakiś łuk, mam tutaj topór, który wyleciał nam z poprzedniego bossa. No i myślę, że będzie dosyć łatwo. We trójkę jesteśmy, na jednym z odcinków było nas aż 5. Jeśli oczywiście nie oglądaliście poprzednich odcinków przygód drużyny B, to zobaczcie. Dobra, Bowo, dobra, idź pierwszy. Idź pierwszy, ja idę za tobą. Tylko nie wiem, czy tu przeskoczysz. O, już przeskoczył. Dobra, także wychodzimy i lecimy zabić naszą Hydrę. Czekamy na Wolnara, niech on idzie sobie do swojej dyni, do swojej chatki i weźmie jakieś itemki. Chodź Bowo, zobaczymy do jego smoka. Przywitamy się z jego smokiem, bo dawno tego smoka nie widzieliśmy. Tego w ogóle, ty widziałeś tego smoka? A, widziałeś, byliśmy u ciebie w chacie z tym smokiem. On na nim do ciebie tam przyleciał, w sumie. Dobra, ej, on urósł, czy mi się wydaje? Wolnar, karmiłeś tego smoka czymś jeszcze? Albo mi się wydaje, albo on się zrobił nieco większy, ale może mi się tylko wydaje. Dawaj, 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 dawaj.
Bo na razie to masz na sobie kupę, tak naprawdę. Nie masz nic, nie masz nic godnego zabicia hydry na sobie. Z czym byś mógł sobie poradzić, tak naprawdę. Zobacz! Bowo! On tu smokiem w las swoim zagląda. No siema, siema, panie, siema. Może te smoki się polubią. Ej, twój jest... Dobra, zrobimy konkurs. Czyj smok jest większy? Dobra, noc się zrobiła, smoki poszły spać w ogóle. Ej, one chyba są rozmiarami tak samo, nie? Albo mi się wydaje. Czy nie? Chyba są czekaj, takie same. Ocenię. Chyba takie same są. Bo zaraz no, ocenimy, kto bardziej... Smok kto lepiej. Trochę większy. No, Wolnar lepiej karmi swojego smoka, chyba na to wychodzi no, w takim razie. Chłopie na pomarańcze. Dobra. To nie jest przerośnięty przynajmniej. Wolnar ma zbroję, ty rozumiem, Bowo, że idziesz tak ubrany, nie musisz ja jakieś tam... Ja to, chłopie, jestem nie wiadomo. Konsem, nie muszę się w ogóle... ubierać. Mały zombie! W ogóle, co ty masz na sobie ten, za spodnie jakieś dziwne? Ja to takie no. kolczuga ej, chodźcie... Chodźcie jeszcze, chłopy, jedna miejscóweczka po drodze. Gdzie jest Wolnar? Wolnar, gdzie ty uciekłeś tam? Nie, no, szybka Kimka, weź Wolnar, jak możesz się tam połóż. O, nice. I chodźcie, tam jest ta góra, u góry jeszcze chałupa. I zobaczymy, może jakieś żarcie sobie na drogę weźmiemy. To jest chałupa naszych widzów. Także, oczywiście pozdrawiamy chłopaków. Bo ja mam miedź z perłami. Serio? No. O, nice, pokaż jak to działa. Poka tego mieczora. Poka mnie to. Co, prawy przycisk? To jest nice. Tylko, że za każdym razem się spełnią chyba te endermity, nie? Nie, czy nie, to jest jakaś szansa. Aha, że ona się zespełni. Dobra, masz z powrotem ten miecz? To chyba to, nie? To. Dobra. Zobaczcie, tutaj chłopaki mają jakieś książki. W ogóle. Także naprawdę ciekawie, w ogóle się fajnie urządzili, już raz tutaj byliśmy, nie wiem czy chłopaki coś jeszcze grali od tej pory na serwerze, chyba nie, ale mają tutaj jadalnię, także naprawdę spoko, Wolnar oczywiście na stół musi wleźć, żeby się nażreć, bo jak żeby inaczej, mają kuchnię. I tak, weźcie chłopaki sobie troszeczkę jedzenia, tam w ogóle Wolnara głowa sobie wisi, no spoko, weźcie sobie troszeczkę jedzenia i lecimy w naszą podróż, lecimy zabić naszą hydrę, dobra, ale nie miałem. Mieliście wziąć trochę jedzenia, a nie cały. Wziąłem trochę. Dobra, ja ją zlokalizuję, bo wy jesteście słabiaki. Tam jest jakiś labirynt. Hydra, dobra, mam hydrę, mam zaznaczoną. Dzięki mnie może zabijemy. Czekajcie, jeszcze tam gdzieś widzę. Tam jest jakiś baran. W ogóle mamy jeszcze do zabicia barana. Zapomniałem o tym baranie. Mamy tu Twilight Forest i tu jeszcze jest do zabicia ram. Ej, chodźcie, zabijemy. W sumie możemy zabić na odcinku tego barana jeszcze, chodźcie, tam jest barana? W tamtą stronę, no mamy 700 metrów do barana. Także zobaczymy co z niego wyleci, to też jakieś chyba trofeum można dostać i pewnie jakieś itemki z niego lecą. Także w stronę przygody, w stronę barana lecimy panowie. Jesteście? Gdzie jesteście? Dobra, jest Wolnar, jesteśmy... Co ty, żeś teleporta zrobił czy miecza użyłeś? Ja mam perełki użyłem. Miecza. Dobra, przed nami jest boss, jest to ten baran, tak jak się nie mylę. Także idziemy go załatwić, Wolnar ładuj się pierwszy. No to powodzenia, kto tam chce się na niego pierwszy. Ten baran to... Taki baran. Już zabiliście? Serio go zabiłeś już? To nie był twardy zawodnik. Nawet go nie zdążyłem pokazać, sorry. To... Baran coś dał? Baran nie wiem. Chyba nic, to baran, no. Chyba nic z niego nie było. Nie, czekajcie, no nie, ja sobie zjem ten. Czyli to można powiedzieć, że to była rozgrzewka przed właściwym bossem, tak? Dobra. Ja bym tego nawet rozgrzewką nie nazwał. Trzy razy machnąłem. No dobra, ogólnie zabiliśmy już barana, był to można powiedzieć boss rozgrzewkowy, ale znaleźliśmy jeszcze jednego bossa, którym jest Alpha Yeti. W ogóle czemu ty jesteś zamrożony? Koboldy! Znaleźliśmy jeszcze jednego bossa, jest to, nie wiem czy będziemy mogli go załatwić, ponieważ jest to boss po hydrze i po urgaście. Ja nie gdzie? Będę dwa razy mieczem machał. Gdzie masz tego bossa? Ale go tu nie ma, czy jest? A siedzi w środku. Ej, czemu on ma już pół życia? Ja nic życia? Nie widzę w ogóle. Dobra, zabijmy te małe yeti pierw. No, walcz, nie musisz nic widzieć. Zabijmy te małe yeti i załatwimy... I wy coś widzicie, chłopaki? No. Ja nic nie widzę potężnie. A co, aż tak ciemno masz, czy co? Jest czemu taki deszcz, ja nic nie widzę. Serio? A, bo ty masz go zablokowanego. I teraz też mi się to dopiero pojawiło. No ja go biję cały czas, a on ma takie... O, dobra, umarł.
Bo miałeś bowo go zablokowanego, wiesz, bo ty go jeszcze nie zabijałeś i miałeś blokadę na nim. W ogóle coś mnie podrzuca w powietrze, nie wiem co się dzieje. Zabrałem wszystko. Pozabijajmy może te yeti, co tu są wszystkie. Mamy... Czyli co, załatwiliśmy go, nie? Mnie cały czas jakby wywala, ja jakbym miał cały czas zablokowanego tego zioma, nie? No mi też teraz dopiero pokazało, jakby szliśmy bliżej środka. A i te yeti... On... Aha, te yeti podrzucają w powietrze. On mnie cały czas bierze na plecy i mnie podrzuca, nie? To niezłe yeti. Ej, w ogóle coś mnie niewidzialnego nosi, nie? Jest ten, gościu ma na sobie nałożone efekty niewidzialności. Ja się zastanawiam, co mnie tu bije cały czas. Te yeti wszystkie wybijamy? Robimy to... No, można je pozabijać. W sumie, co nam zależy. Może jakieś itemy z nich dopną? W ogóle coś z tego yeti wielkiego nam wyleciało, czy nic? No, jakieś ice bomby i alfa yeti fur. O. Ice bomby można wykorzystać w sumie na hydrę, nie? I Woski dał mi taki miecz mocny, którym dopiero tą hydrę zabiliśmy. Zobaczymy, jak pójdzie nam tym razem. Tylko będę musiał sobie miecz zmienić. Będę używał tego toporu, co tutaj mam po tamtym bossie, także spoko. Nie będę używał tego miecza. To w sytuacji awaryjnej, jak nie będziemy mogli hydry zabić. Dobra, także lecimy w stronę naszej hydry. I palą mnie ten biom. Czekajcie, bo tu koboldów pełno jest. No tu, ej, serio ten biom pali? No mnie podpalił. Nie, to chyba ogień, wiesz, on nie ten, ale ciekawostka jest taka, ogólnie kto nie wiedział, że pod tym biomem jest wszędzie lawa, nie? Także to jest dosyć fajnie, no tam mam zaznaczone, w tamtą stronę. Nie, jest ciągle podpalam, chłopaki. Jest ogólnie tutaj taki kopiec, faktycznie, a, bo ty nie masz tej zbroi, my mamy smoczą zbroję, dlatego nam obrażenia nie są zadawane. A, będziesz się cały czas palił. Co dobra? Nie, jeszcze nie bij. Nie bije, bo mi was zlagowało. No w łeb, dobra, mamy hydrę i ogólnie ona już ma trochę obrażeń zadanych, nie wiem dlaczego. No spróbuj ją w łeb bić. Któryś, nie wiem który, nie wiem czy... Dobra, zobacz, życie schodzi jej, nie? Ogólnie możemy odbijać te firebole, którymi ona strzela, także to też jest spoko sprawa. No i myślę, że ją dosyć szybko zabijemy, to też nie jest jakiś nie wiadomo jak silny boss. Chociaż ten z tym już jest trochę ciężej, ale my mamy takie itemy, że jest łatwo, nie? Dosyć. Wolnar jak ten, nie wie gdzie uderza, ale a może trafię. Może trafię. A wstaraj się w ten tułów, ale nie, w tułów chyba się nie da. A nie, dostaję obrażenie. Co to za loot? No ice bomby rzucam. A masz jeszcze te ice bomby czy nie już? Uważaj, rzucam, bo masz... Uważaj, bo masz koboldy. Koboldy. O stary, że się ładnie zmroził. Koboldów pełno tutaj biega. Nie. Te koboldy, te dźwięki ich to po prostu są... Jeszcze zasuwa w ogóle, nie? Masakra, co tu się dzieje. Dobra, panowie, ostatnie ciosy w hydrę. Nie wiem, gdzie bije, ale gdzieś dostaje, gdzieś obrywa. I uwaga! Jest, zabita hydra! I teraz kto dostał trofeum od tej hydry, powiedzcie mi? Dostaliście coś czy nic? Bo ja, o, mam, dobra, dostaliśmy trofi, odbieramy sobie nagrodę, 100 końców, wszyscy powinni dostać, bo dostałeś nagrodę czy nie? Nie dostałem. Nie dostałeś? Nie. O nie, to bo nie byłeś w naszej drużynie, musisz być w naszym teamie. Nie, no jestem w drużynie. No nie właśnie chyba, no to nie wiem, w każdym razie, Wolnar, dawaj to, bo ty wziąłeś, podniosłeś. Dawaj to! Mam lepsze. Złodziej, bo chcesz, żeby była powtórka jak z Leonem? O, będziemy... mam buty z Fire Resistance. Oka. Magic Powder. Dobra, to co jeszcze wyleciało z tej hydry? Te buty, tak? Web. Daj mi web. I Magic Powder. Poka te oksy. Poka moje oksy. Ale poka tylko. No mi zabrał. Dobra, tutaj jest już ogarnięte, te silverfishy, tam jeden widzę w lawie sobie pływa. On jest nieśmiertelny, zobaczcie, on jest chyba odporny na lawę. To nie, ten jeden. Ekstra silverfishy. Też jestem odporny. Nie można nic mu zrobić. Dobra, niech on sobie tam pływa. W każdym razie, kto ma trofeum, hopy, stawiajcie tu na stolik ładnie. Ja mam. No to mamy już, a jest jednego trofeum brakuje. Kto ukradł? Bo jeszcze powinna być naga. Brakuje nagi. Ktoś... Wolnar... Ja widziałem, ty miałeś w skrzynce swojej. Ja widziałem, ty jesteś złodziej.
Okej, także mamy nadzieję. Gdzie jesteś, Bobo? Chodź tutaj. Umarłem. O, jeszcze Bobo nam umarł. W każdym razie mamy nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Ze mną był oczywiście Wolnar, ze mną był Bobo. No i co, zostawcie kciuka w górę, zapraszam na ich kanały. Trzymajcie się, hej. Aha, właśnie, w następnym odcinku zabijamy... Kogo zabijamy? Królową śniegu. Nie, jakiegoś knajta, jakiegoś rycerza. Także w następnym odcinku zabijamy rycerza i może jeszcze Urgasta, także trzymajcie się. Hej.